Nadspodziewanie szybko rozstrzygnął się ogólnonarodowy spór, czy słowa Elżbiety Bieńkowskiej sorry, taki mamy klimat, to przejaw jakiejś jej otwartości, szczerości, którą naród doceni, czy też przejaw arogancji władzy. Po sondażu, w którym Platforma bardzo szybko straciła kilka punktów, okazało się, że to jednak rację miał Donald Tusk, który przepraszał za te słowa, jak to ujął, które mogły kogoś urazić, niż ci wszyscy chwalcy, głównie medialni Elżbiety Bieńkowskiej, którzy próbowali przekonać Polaków, że rzeczywiście mamy taki klimat. Polacy odczytali, że jest to przejaw w arogancji władzy. To się odbiło na notowaniach Platformy. Jak długo to, ten spadek czy będzie, to zależy od wielu kolejnych wydarzeń. Jakiegoś przełomu w notowaniach nie ma, chociaż trzeba przyznać, że partia rządząca się zużywa. Nie tak szybko, jak chciałaby opozycja, ale jednak. I to jest pytanie, czy uda się jej to odrobić w wyborach europejskich. Moim zdaniem będzie to bardzo trudne.